Myślałem o bardzo, w marzeniach, o takim bardzo poważnym, naukowym zawodzie. Nawet wiedziałem, że będzie to coś, co będzie miało związek z fizyką jądrową. Mój ojciec, który był operatorem, co prawda wyuczonym, bo był polonistą, ale z czasem został operatorem w telewizji. Powiedział: synku, chciałbym, żebyś próbował zdawać do szkoły filmowej na zawód operator, uważam, że jest dla ciebie. Przez całe te studia ja przeszedłem trochę też jak taki dobry student, który zdaje dobrze wszystkie egzaminy. Nie miałem żadnych ciekawych prac, nie wykonałem. Może jakieś jedno ćwiczenie było jako takie moje, takie operatorskie. Filmy zrobiłem bardzo słabe, ale jakby moje to środowisko, w którym moi przyjaciele ze studiów, to byli ludzie, którzy byli w dużym stopniu pasjonatami dokumentu. Wśród tych właśnie przyjaciół byli tacy ludzie jak Staszek Latało, który też był fanem, wielkim fanem dokumentu, był w jakiś sposób uczniem Samosiuka, bo asystował mu przez pewien czas w kronice filmowej, w jakichś dokumentach, w Bieszczadach i tak dalej, robiąc zresztą sam trochę kamerą. I on był z kolei takim przedstawicielem niby dokumentu, ale jednocześnie z takim niezwykłą dążnością do kreacji. No poza tym na naszym roku był Wojtek Wiszniewski, który by miał bardzo specyficzną poetykę swoich filmów, więc to w sumie stwarzało taką wielką nadzieję na tę zabawę w dokument. Kiedy on robił dyplom, to ja byłem na obronie tego dyplomu, obejrzałem film i poszedłem z nim do baru Przekąska z dużym towarzystwem, żeby ten dyplom uczcić. I to był taki pierwszy kontakt, który dosyć szybko potem się odnowił, ponieważ ja za wszelką cenę chciałem pracować w dokumencie i udało mi się zaangażować jako asystent operatora do wytwórni filmów dokumentalnych. Zadebiutowałem robiąc trzecią kamerę w filmie Robotnicy 71. To było takie wielkie wydarzenie, ponieważ właściwie tam przeszedłem taki przyspieszony kurs bardzo, bo on mnie wynajął jako trzeciego operatora. Witek Stok musiał w pewnym momencie na chwilę zostawić tę główną kamerę i ja wskoczyłem na jego miejsce i akurat trafiła mi się właściwie główna scena filmu, to znaczy wybory na zjazd delegata w Stoczni Szczecińskiej, które były no po prostu zapowiedzią pewnych niesamowitych rzeczy, które się potem zaczęły dziać również przed moją kamerą. Mianowicie to były wybory, podczas których, co było nie do pomyślenia, delegaci, ci zebrani na sali, oprotestowali kandydata przyniesionego przez partię i powiedzieli, że mają własnego i przegłosowali go jako swojego reprezentanta. Pamiętam, że Kieślowski jak joystickiem mną sterował, to znaczy stał nade mną i pamiętam do dzisiaj ten szept do ucha, jak mi mówił, jak mam prowadzić kamerę. To znaczy, to były takie uwagi bardzo poetyckie czasami, ale zaczynało się to od uwag zupełnie takich technicznych. Teraz za tym facetem w lewo, stój i tak dalej. To bardzo, bardzo tak konkretnie tę kamerę prowadził, a potem mówił, wiesz, że jakby się tłumacząc powiedział, wiesz, i tak idą, i teraz w lewo, i teraz znowu w prawo, i w lewo, i w prawo. I taki góralski taniec, to pamiętam, tak nazwał. I zrozumiałem, że jemu chodzi o to, żeby to zrobić coś takiego, jak nie wiem, jak w Weselu Wyspiańskiego. Miał parę takich bardzo mocnych cech. Myślę, że przez całe życie jego i w sensie takim ludzkim to na pierwszym miejscu trzeba postawić cechę bardzo prostą, która się nazywa lojalność. Kieślowski nawet wobec władzy był lojalny, to znaczy jeżeli ta władza zasłużyła się w jakiś sposób i chociażby nieśmiało popierała nasze działania, to on również w stosunku do nich był lojalny, ale przede wszystkim był lojalny niezwykle wobec ekipy. Drugą cechą, którą myśmy nazywali ornitologia, a Kieślowskiego ornitologiem, to była jego systematyczność w wykonywaniu pracy. Słynne były projekcje, na których
Kieślowski na drzwiach do sali projekcyjnej wisiała lista scen i tabelka i każdy, wychodząc z projekcji, zaznaczał, która scena jest bardzo potrzebna i której pod żadnym pozorem nie wolno wyrzucić, a którą scenę mu spokojnie można by na przykład skreślić. I ta statystyka bardzo często wchodziła w życie. Myślę, że dlatego Kieślowski chciał, żebym ja ten film robił, chociaż byłem kompletnie bez doświadczenia i mało tego, nie przeszedłem nawet tej drogi takiej, jaką powinien w tamtych czasach przejść operator, żeby szwenkować trzy filmy telewizyjne, dwa fabularne, zrobić krótką formę i dopiero rozpocząć. Udało się, że ja zrobiłem od razu pełnometrażowy film telewizyjny, ponieważ to był film, który od początku określaliśmy sobie, że to będzie robiony jak dokument. Znaczy, że on będzie tak prawdziwy, że również zdjęcia muszą to podkreślać. Także to była rzeczywiście taka kontynuacja stylistyczna. No i poza tym ten film się udał, moim zdaniem, w sposób nadspodziewany. To znaczy on rzeczywiście jest filmem w dalszym ciągu wstrząsającym, prawdziwym i właściwie cały Kieślowski, nawet ten późniejszy, gdzieś tam już zaczyna pobrzmiewać. W filmie fabularnym właściwie najlepszą metodą jest to samo, co w dokumencie. To znaczy ja w każdym razie tak myślę. To znaczy ja bardzo niechętnie buduję ujęcie w filmie fabularnym bez próby aktorskiej. Dla mnie próba jest właściwie drogowskazem. To znaczy próba mówi, jak aktor się ustosunkowuje do przestrzeni, do rzeczywistości, która go otacza, no to jest ta wskazówka, jak opowiedzieć scenę. Natomiast jeżeli chodzi o dokument, to pewnego fenomenu nie wytłumaczę, bo go nie znam. To znaczy, rzeczywiście jest coś takiego, że są ludzie, i ja do nich należę, mówiąc nieskromnie, że niezależnie od tego, z jaką kamerą pracuję, to bardzo szybko staje się niewidoczny. To znaczy, rzeczywiście nie... Dźwięk jeszcze przez pewien czas zwraca uwagę, ale kamera się właściwie dematerializuje w jakiś sposób w odczuciu ludzi, którzy są filmowani. Miałem taką przygodę w Cardiff w Walii, gdzie robiłem taki własny film i robiłem wielką scenę, dwie, trzy godziny filmowałem u fryzjera, takiego bardzo staromodnego fryzjera i w ogóle nie było mi najmniejszego problemu od początku. Te starsze panie tam występowały, rozmawiały. Czasami fryzjerka była jedna przez nas troszkę namówiona, w jaką stronę ma prowadzić rozmowę, więc w ogóle wszystko było urocze. I jak skończyłem i dałem znak przez okno, przez drzwi takie przeszklone na ulicę do produkcji, że już skończyłem, to on mówił chwilę, bo jeszcze fotosista wejdzie. I wszedł szybciutko mały chłopiec z małym aparatem i te panie nagle zaczęły krzyczeć: żadnych zdjęć. Studentom, żeby obrazowo mówić, to mówię tak. Słuchajcie, telewizja to polega na tym, że jak trzeba opowiedzieć coś, tak, to pokazujemy bohatera, na co on patrzy i kto to widzi. I co jest w tle. Te cztery ujęcia później się montuje szybciutko i to jest opowiadanie telewizyjne. A naszym zadaniem w filmie dokumentalnym to jest, żeby zrobić jeden kaderek taki, że wszystko będzie z niego wiadomo. I wszystkie te relacje będą, czyli ten detal jest na pierwszym planie, tło jakieś występuje, jest tak kamera ustawiona, że ono jest ważne, znaczące, buduje całą historię w filmie. Jest sekwencja detali w filmie 89 mm. I teraz co ona oznacza? Ona oznacza przerwę w pracy. Ale to jest ważne, bo ta informacja daje nam nastrój. Porzucone oznacza samotne, prawda? To jest prawie synonim, jakoś dla mnie. Więc te wszystkie detale są sfotografowane tak, żeby one były w jakiś sposób samotne w dużej przestrzeni, w pustej przestrzeni. Żeby one były, żeby ten kadr mówił,
My zostaliśmy, ale ten pociąg odjechał, tam jest pusto. Operator jest wolny w wyborze tego, co chce zrobić. Natomiast w momencie, kiedy się decyduje, to w większości wypadków jednak ja doceniam pewną konsekwencję w wykonaniu tego. To znaczy, jeżeli się wymyśla styl dla filmu, to trzeba go przestrzegać. Ale oczywiście im bardziej ten styl jest oryginalny, im bardziej ten styl jest niespotykany, im bardziej ten styl jest szalony czasami, tym oczywiście zadanie utrzymania go jest trudniejsze, ale rezultaty, możliwe rezultaty, bardziej interesujące. W moim wypadku to raczej nie ma miejsca, dlatego że mój styl jest przeważnie szalenie taki niedostrzegalny, to znaczy jest stylem właściwie imitacji rzeczywistości przy pomocy dosyć ograniczonych środków i dosyć ograniczonych stylizacji. Więc te moje możliwości też są małe, ale z kolei dzięki temu mam może więcej energii i czasu na dopracowywanie tej konsekwencji.